Znajdujemy się w najstarszym sanktuarium maryjnym na Pomorzu, tak o tym miejscu mówi się, dlatego że jego początki sięgają XIV wieku, 1378 roku dokładnie. Miało miejsce pierwsze uzdrowienie przy tak zwanej studzience. Jest to miejsce ogromnego kultu Matki Bożej. To miejsce też jest przemodlone przez bardzo wielu pielgrzymów, przez wieki tutaj ci pielgrzymi się gromadzili. Największym odpustem jest Narodzenie Najświętszej Marii Panny, które gromadzi we wrześniu, myślę, że przez całą oktawę, można powiedzieć, około 30 tysięcy osób. Zapraszamy na to miejsce wszystkich, którzy czczą Matkę Bożą. Ona tutaj działa w szczególny sposób. Jestem Ryta, parafii świętego Wojciecha, stała słuchaczka Radia Głos i do Piaseczna przyjeżdżam co roku. No Piaseczne lubię, no tę drogą krzyżową, z której księdza odmawiamy, no i msze, no i w ogóle, no wszystko, żeby zbawić się na przyszłość. Modlę się o zdrowie, o wnuków, o prawnuków już, no o syna, i o, no żeby było wszystko dobrze. Nazywam się Paulina Kowalewska, jestem z KSM-u w tej parafii, czyli przy parafii Matki Bożej, Narodzenia Matki Bożej w Piasecznie. I tutaj odpust w Piasecznie jest takim czasem, kiedy nie tylko przyjeżdżają osoby starsze na Dzień Chorych, tak jak dzisiaj, ale też osoby młode, dlatego też zapraszamy na sobotę, na Dzień Młodzieży. W tym kościele bardzo lubię wyciszenie, że mogę przyjść, usiąść, spojrzeć na obraz Matki Bożej i po prostu do niej się modlić, że mogę powiedzieć jej wszystko, że ona wie o mnie wszystko. Lubię bardzo tutaj spędzać czas i powierzać jej wszystkie moje sprawy. Nas dwój serca.